gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie! Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić? Jest królem Izraela! Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego! Zaufał Bogu! Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje! Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym! Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani! To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił.